był sobie kiedyś bardzo miły, stary, różowy miś, który nazywał się Można Prać. To słowo wydrukowano na malutkiej lewce. Przyczepionej do ucha misia, kiedy był on jeszcze całkiem nowy. Do tego dziecko, do którego miś należał, tak je nazywał. Ale to było bardzo dawno temu. Teraz dziecko chodziło już do szkoły i nie miało czasu, żeby bawić się jakimiś pluszowymi misiami. Można Prać miał w domu takie jedno swoje honorowe miejsce w rogu kanapy. A siedzenie dzień w dzień na tym samym miejscu nie należy do zadań najweselszych. Dlatego miś, kiedy nic nie widział, wstawał i zaczynał tańczyć. Mijające lata na misiu także pozostawiały ślad. Od częstego prania i późniejszego wyczesywania jego futerko było bardzo poniszczone. Kiedy Można Prać siedział jak zwykle w rogu kanapy, halo? O, cześć. Co słychać? Siedzę sobie tutaj. Czyli musisz tu być na coś potrzebny. Ty nie wiesz, po co jesteś na świecie? Ty jesteś głupi. Po prostu beznadziejnie głupi. A może mogłabyś mi pomóc? Ja na przykład jestem po to, żeby latać. Właśnie, a czy ty potrafisz latać? Spodziewałam się. To, po co ty jesteś na świecie, to mnie tak naprawdę figę obchodzi. Ale nie zadawaj tak głupich pytań. Pójdź za moim przykładem i dam ci dobrą radę. Po pierwsze, w życiu kieruj się pewnością siebie. A po drugie, nie pozwól, żeby ktokolwiek wchodził ci na głowę. Wtedy już wszystko będzie dobrze.
przed sobą tylko jeden cel. Wyzbyć się pragnień i marzeń. Wyzbyć się radości i cierpienia. Wyzbyć się siebie. Zapomnieć o samym sobie. Cześć, nazywam się Można Prać i chciałbym dowiedzieć się... Łocia! Ciu! Po co jesteśmy na świecie? Po co jesteśmy na świecie? To jest ogólnie bardzo trudny temat. A sprawy związane z naszym życiem powinniśmy dogłębnie przemyśleć. A tak właściwie myślenie nad sensem istnienia to jest właśnie sens naszego istnienia. A myślenie o nim może zająć nawet wieki. A ja nie jestem pewny, czy mam tyle czasu. Ale podobno to mamy nieśmiertelną duszę. No chyba, że jestem czymś innym i mam coś innego w środku. Bo tak naprawdę to nigdy nie sprawdzałem. Piankę albo trociny. Czyli nie mogę posiadać nieśmiertelnej duszy. Jestem tylko bezlitosnym tworem, którego można byłoby wyrzucić na śmietnik.
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Szukam! Liczę wszystko, co da się policzyć. Drzewa, szyszki, krzaki, zwierzęta, dni, lata, godziny. Ale czy to ma jakiś sens? Ma. I to bardzo duży, bo wszystko, co możemy policzyć, to istnieje. A to, czego policzyć nie można, to nie istnieje. A może właśnie sensem naszego życia jest założenie jakiejś organizacji czy jakiejkolwiek innej wspólnoty, tak żeby jeden mówił, a wszyscy inni go słuchali. Bo w przeciwnym razie pojawia się chaos! A w społeczeństwie każdy musi mieć własną rolę. W przeciwnym razie niczego nie jest wart. W środku łąki jest lazurowe jezioro, po którego falach płynie przepiękny białopiórna łódź. Ależ on jest piękny. Może właśnie sensem jego istnienia jest piękno. Co jest na tym krzaku? Na jednej z jego gałęzi wisiała malutka, śniąca paczuszka, opleciona śniącymi jedwabistymi niteczkami. W pewnym momencie paczuszka zaczyna pękać i wyłazi z niej motyl i rozkłada w słońcu przepiękne, różnokolorowe skrzydełka, mieniące się tęczowo. Ale jak on tego dokonał? Najpierw był jajeczkiem.
mi się przepotwarzył. A teraz... A teraz jest motylem. A może to właśnie o to chodzi w naszym życiu? Aby wspinać się wyżej i wyżej. Na coraz wyższy stopień rozwoju. Cicho! Ktoś tutaj idzie! W tej samej chwili do pokoju w misia weszła malutka dziewczynka, która miała połataną sukienkę i była bosa. Bo jej rodzice byli za biedni, żeby kupić jej nową. Dziewczynka, gdy tylko zobaczyła misia, zapytała: jak się nazywasz? Można prać, odpowiedział miś. Nigdy wcześniej nie miałam misia, a ty jesteś przecudowny. Dlatego, czy chciałbyś zostać moim misiem?